I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Wiesław Śmigielski, biskup toruński. Czcigodny księże jubilacie, jubileusz 25-lecia kapłaństwa to okazja do wspomnień, podsumowań, gratulacji i życzeń. Boża opatrzność przyprowadziła dostojnego jubilata do diecezji toruńskiej, do Centrum Edukacji Młodzieży imienia księdza Jerzego Popiełuszki w Górsku. Jako dyrektor tego ważnego w diecezji i Polsce ośrodka dał się ksiądz jubilat poznać jako gorliwy duszpasterz, wybitny organizator i menadżer oraz doświadczony pedagog, a przede wszystkim przyjaciel młodzieży i odważny głosiciel prawdy o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce. Jestem przekonany, że każdy, kto odwiedza Centrum Edukacji, uczestniczy we wstrząsającej, ale również ciekawej i pouczającej lekcji historii Polski i patriotyzmu. Obecny kształt Centrum w Górsku to owoc pracy wielu ludzi dobrej woli, ale przede wszystkim osobiste zaangażowanie księdza jubilata. Gratuluję i dziękuję za świadectwo kapłańskiego życia, bez reszty oddanego Kościołowi i Ojczyźnie. Jestem wdzięczny, że w życie diecezji toruńskiej wzniósł ksiądz ideały swojego duchowego mistrza, błogosławionego Bronisława Markiewicza, który jako wytrawny pedagog prowadził naród do wolności, bazując na powściągliwości i pracy. Za pełną pasterskiej miłości posługę wielkie Bóg zapłać. Jednocześnie życzę Bożego błogosławieństwa, zdrowia, duchowych i fizycznych sił, a nade wszystko darów Ducha Świętego w dalszej posłudze. Dostojnemu jubilatowi księdzu Pawłowi Nowogórskiemu oraz wszystkim uczestnikom uroczystości jubileuszowych z serca błogosławię. Stańmy w obecności samego Boga. Zanieśmy nasze intencje, w jakich uczestniczymy w tej uroczystej Eucharystii. Ja ofiaruję tę mszę świętą jako podziękowanie Bogu za dar kapłaństwa. Bóg zapłać tak, że wielu współbraciom, kapłanom, którzy koncelebrują także w mojej intencji, o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego. Ojciec Adam odprawia w intencji dzieci Kamila i Klaudii oraz rodziców o błogosławieństwo, opiekę Bożą w dalszym życiu. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Módlmy się. Wszechmogący Boże, wspieraj swoich wiernych
i okaż wiekuistą dobroć proszącym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana. Odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam Go szukali. Gdy zaś Go odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego: cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Jezus odpowiadając, rzekł do nich: na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał. Rzekli do Niego: jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy Go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus: jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry, zebrani na uroczystej, niedzielnej mszy świętej. Ta uroczystość okraszona jest jeszcze jubileuszem 25-lecia kapłaństwa księdza Pawła Nowogórskiego. Ale najważniejszą częścią dzisiejszego dnia, najważniejszą godziną dzisiejszego dnia dla każdego z nas jest Eucharystia. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. W niedzielę święta nabożnie we mszy świętej uczestniczyć. Wydaje się to takie naturalne, takie zwyczajne. Znamy to na pamięć od zarania naszego dzieciństwa, a nie zawsze jest to oczywiste. Witamy na dzisiejszej mszy świętej nie tylko najbliższą rodzinę, nie tylko przyjaciół, znajomych ze wszystkich placówek, które czcigodny jubilat, na których czcigodny jubilat pracował, żył, mieszkał. A to trzeba powiedzieć o Krakowie, gdzie zdobywał szlify i filozoficzne, i teologiczne. Marki, Struga, pierwsza placówka. Płynie wyjazd do Włoch, na Castel Sant'Elia, na Monte San Angelo, aby powrócić znowu do przeżywania jakby drugiego nowicjatu, bo do Pawlikowic, gdzie mamy nowicjat, aby stamtąd do macierzy, do miejsca piastowego pójść, aby tam pracować w szkole, później Górki jako proboszcz, Toruń i wreszcie Górsk.
Ale widzimy tutaj nie tylko te miejsca i tych gości, którzy przybyli z tych miejsc, ale czcigodnych kapłanów, którzy przybyli niemalże z całego świata, bo jest i Aruba bodajże, Australia, Nowa Gwinea, Europa Zachodnia i tam nie jest to oczywiste, że jest msza święta w każdą niedzielę. Nie jest to oczywiste, jak może ksiądz Paweł powiedzieć, to zapraszam na kawę albo na plebanie, albo na przykład kościoła, bo tu blisko mieszkam. A kiedy jedzie się tymi krętymi drogami do Krynicy, kiedy taki piękny szpaler drzew zdaje się, że wskazuje na niebo, a nie osłania to niebo, ileż widzimy pięknych, pięknych, drewnianych, murowanych, nowych i starych wież kościołów i cerkiewek, którą stronę nie spojrzy, tam można się zatrzymać, uklęknąć i spotkać Boga. Nie wszędzie jest to oczywiste. Jest to pierwszy motyw podziękowania. Podziękowania Bogu w Trójcy Jedynemu, że na naszej polskiej ziemi jest tyle kościołów i tylu kapłanów. A co jest zadaniem kapłana? Co jest jego istotnym celem życia? Pewnie nie to, żeby nauczał, bo czynić to mogą nauczyciele, katecheci święcy. Pewnie nie to, żeby budował, bo teraz tyle firm mamy i architektów. Pewnie nie to, żeby nauczał, strofował, chociaż to kapłani czynią i czynią to, wydaje się, że dobrze. Ale najważniejszym celem i zadaniem życia każdego kapłana, a dziś w sposób szczególny chcemy to przypomnieć, a wcześniej podziękować księdzu Pawłowi, jest utrzymanie świętości na tej ziemi. Ale jakiej świętości? Uświęcającej mocy jedynego kapłana, arcykapłana Jezusa Chrystusa. Głównym zadaniem i celem kapłana jest przechowywanie na tym świecie świętości. Tam, gdzie pali się czerwona lampka przed Najświętszym Sakramentem. To ten czas, kiedy staję przy ołtarzu, może często znużony, po wielu, wielu, wielu zajęciach pośród dnia, to najważniejszą czynnością, jak mówi nasz ojciec założyciel, ksiądz Bronisław Markiewicz, jest sprawowanie Eucharystii. Przywoływanie obecności Boga w Trójcy Jedynego i przechowywanie Go pośród tego świata. Drodzy bracia i siostry, pozwólcie, że tutaj z racji tego 25-lecia, mam w tym też udział, bo jestem z rocznika księdza Pawła, przypomnę taką chwilę, którą przeżyłem tutaj w Mochnaczce. Otóż w sierpniu, 25 lat temu, miałem to szczęście przez chwilę głosić rekolekcje powołaniowe dla nie tyle sióstr Michalitek, ale dla kandydatek do zgromadzenia sióstr Michalitek. Nic z tym dziwnego, bo ksiądz ma nauczać, ma głosić, ale pośród innych sakramentów, nie tylko Eucharystii, jakże ważnym sakramentem w życiu kapłana jest sakrament spowiedzi, sakrament pokuty. Wielu z was wie, kiedy, o jakiej porze roku, pewnie w sierpniu, jest uroczysty odpust w Kamiennej. Ja nie pamiętam, kiedy to było, czy to na Zielną, czy, no nie pamiętam, ale w sierpniu gdzieś tam. Jako młody kapłan, kilka tygodni po święceniach mogłem tam spowiadać. I nie będzie to zdrada tajemnicy spowiedzi świętej, do której jesteśmy zobowiązani, ale opowieść, którą przeżyłem po 50 latach. Przybył do spowiedzi człowiek, który bardzo źle mówił po polsku, zaciągał po rosyjsku, a przybył tutaj z Kazachstanu, czy gdzieś jeszcze dalszych okolic Syberii, czy dalekiej Rosji. Jakże piękna spowiedź po 50 latach. Dlaczego? Bo nie było tam kapłana.
jaka ogromna radość księdza kilka tygodni poświęcenia, kiedy mogę uczynić znak krzyża i udzielić rozgrzeszenia. Na tej chwili warto było przyjąć święcenia. Ale za chwilę ów człowiek mówi, a czy teraz mogę wyspowiadać się za swoją żonę, bo ona nie mogła tu przyjechać. I wtedy musiałem powiedzieć, nie, nie może pan tego uczynić, ale proszę księdza, ja znam wszystkie jej grzechy. Nie tak, jak my znamy grzechy swoich najbliższych, te taki i owaki, bo z braku kapłana, z braku możliwości skorzystania z posługi kapłańskiej sobie nawzajem się spowiadaliśmy przy każdym wielkim święcie. Wtedy zrozumiałem, jakże ważne jest kapłaństwo. Nie doskonałość człowieka, nie bezgrzeszność, który to kapłaństwo otrzymuje, ale ta władza i posługa, która jest nam dana od kogo? Od Jezusa Chrystusa. Jakże długo musiałem tłumaczyć, że jej pragnienie, jej głęboka wiara, jej tęsknota za Jezusem Chrystusem zostanie spełniona i Bóg znajdzie sposób, aby udzielić jej rozgrzeszenia. Ale musiałem wtedy powiedzieć nie. Drodzy bracia i siostry, i to kolejne podziękowanie za obecność kapłanów pośród nas, którzy mogą uczynić władzę Chrystusa, przywoływać miłosierdzia Bożego i czynić to w sakramentach skutecznie. Drodzy bracia i siostry, pozwólcie jednak, że rozglądając się po tym kościele, widzimy ikony. A czym jest ikona? Na myślę ludności tutejszej, dla ludności wschodu, to też taka obecność Boga pośród nas. Taki zewnętrzny znak obecności Boga i Jego świętych. Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej, jakże on bardzo jednoczy nasz naród. A po mojej lewej stronie, a po waszej prawej ikona, obraz świętego Michała Archanioła. Nawet nie groźnego, ma w swoim ręku miecz, ale na twarzy widać pokój i uśmiech i pewność zwycięstwa, bo mówi któż jak Bóg. A jak czynić ikonę? A jak malować ikonę? A niektórzy mówią, jak pisać ikonę? To tak jakby kapłan swoim życiem miał zobrazować, pokazać obecność Boga pośród nas. Tak, jak owe małżeństwo, które nawzajem sobie na zasadzie sakramentu małżeństwa wyznawało grzechy i tęskniło za Panem Bogiem, tęskniło za wspólnotą Kościoła, tęskniło za Eucharystią, za sakramentem pokuty, za Komunią Świętą. Jak czynić ikonę? I tu pozwólcie, że zadedykuję to księdzu Pawłowi, jubilatowi, nam tu zebranym kapłanom, siostrom Michalitkom i wam zebranym tutaj na tej uroczystości niemalże z całej naszej ojczyzny, bo każdy z nas ma iść w stronę swojego Stwórcy i być Jego odbiciem. Przed rozpoczęciem pracy, jakiejkolwiek pracy, a każdy z nas ma powołanie do wykonywania swojego obowiązku. Przeżegnaj się. Módl się w milczeniu i daruj swoim winowajcom. Pracuj w skupieniu nad każdym szczegółem swojej ikony, jakbyś pracował przed samym Bogiem. W czasie pracy módl się, by wzmocnić się fizycznie i psychicznie. Unikaj przede wszystkim zbędnych słów i zachowuj ciszę. Drodzy bracia i siostry, jakże ważny jest znak krzyża przed każdą naszą czynnością. Jak bardzo ważny jest znak krzyża i rano, i wieczór, i ta modlitwa, która zanoszona jest ku Panu Bogu. I to ważne,
ważne zadanie każdego, kto chce swoim życiem napisać obraz Boga. Czy to kapłan, czy to siostra zakonna, czy to mąż, czy to żona, czy to zespół spodnowego Sącza, ministranci, lektorzy. Każdy z nas, daruj swoim winowajcom i pracuj w skupieniu. Czyń najlepiej to, do czego zostałeś powołany. I tu kolejne podziękowanie względem księdza Pawła i każdego, kto doprowadził do tego, że jest kapłanem. Wierność powołaniu. Wierność ślubom. Wierność zobowiązaniom. To, że jest grzech, że jest słabość, że jest trud, że czasami jest upadek, to znaczy, że Bóg nas tak umiłował, że widział, kiedy pierwszy człowiek zgrzeszył, zesłał swojego Syna. I jak mówi dzisiejsza Ewangelia, dał nam Go na pokarm. Nie w nagrodę, że jesteś bezgrzeszny. Nie w nagrodę, że jesteś lepszy od sąsiada i świętszy od współbrata, ale jako chleb na drogę. Na drogę do tego, aby zdobywać tę świętość i wzmacniać się i fizycznie, i psychicznie, unikać zbędności słów i czynić, chciałby się powiedzieć, dobrze swoją robotę. I pozwólcie, że na koniec, kiedy już wysłuchaliśmy i Słowa Bożego, i psalmu, kiedy tak mocno przygotowujemy się do tego, aby przeżywać Najświętsze Eucharystię i widzieć Chrystusa w Jego ciele i krwi na ołtarzu, przytoczę jeszcze słowa Józefa Ignacego Kraszewskiego. Nie ten szczęśliwy, kto bogaty. Nie ten szczęśliwy, kto wielki, kto sławny. Ale ten, kto umiał kochać jak Chrystus. Jak Chrystus przebaczać i jak On cierpieć. I pozwól, księże Pawle, na kilka takich osobistych, chociaż może trochę gorzkich słów. Jesteś teraz w miejscu, w którym błogosławiony Jerzy rozpoczął swoją drogę męczeńską. A to zobowiązuje. Szczęśliwy ten, kto umie kochać jak Chrystus. Jak Chrystus przebaczać. A błogosławiony Jerzy Popiełuszko umiał za Chrystusa cierpieć. I życzenia, aby to cierpienie nie było rangą męczeństwa, ale takiego daru, który jako kapłan będziesz chciał składać nie na ołtarzu świata, bo tam jest bogactwo, bo tam jest sława, bo tam jest wielkość, ale na ołtarzu Jezusa Chrystusa w cichości, w milczeniu, przebaczeniu, skupieniu i całkowitym oddaniu Bogu. Amen. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, uświęć te dary, złożone jako znak ofiary duchowej i spraw, byśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. W górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe.
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, to Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Boże nasz Ojcze, otaczaj nieustanną opieką wszystkich, których posiliłeś Twoim sakramentem. Nie odmawiaj im swojej pomocy i uczyń godnymi wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Na koniec w imieniu swoim i wszystkich parafian pragnę złożyć serdeczne gratulacje dla księdza Pawła z okazji jego jubileuszu kapłańskiego. Cieszymy się bardzo, że nasz jedyny jak dotąd rodak 25 lat służy Panu Bogu i ludziom w Kościele. Do tych gratulacji dołączamy życzenia najserdeczniejsze zdrowia, Bożego błogosławieństwa. Niech to błogosławieństwo, księże Pawle, towarzyszy Ci na co dzień w kapłańskim posługiwaniu, tak byśmy kiedyś w zdrowiu i takiej radości jak dziś doczekali kolejnych jubileuszy. Niech Pan Bóg błogosławi. Szczęść Boże. Kochani bracia i siostry, pozwólcie, że przy tej okazji wyrażę moje gratulacje i serdeczne podziękowania księdzu Pawłowi Nowogórskiemu w imieniu przełożonego generalnego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, całego zarządu i nas współbraci tutaj, którzy zebraliśmy się razem z księdzem Pawłem świętować ten srebrny jubileusz. Jest to okazja po jakimś czasie, po 25 latach, by podsumować, by zobaczyć swoją pracę. Księże Pawle, bardzo dziękujemy Ci za Twoje oddanie w pracy dla zgromadzenia, dla Kościoła powszechnego, za Twoją pracę szczególnie z dziećmi, z młodzieżą. Spotkaliśmy się bezpośrednio w pracy, w szkole, w miejscu piastowym, w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Tam rozpocząłeś piękne dzieło Olimpiady o Wielkich Polakach, która rozprzestrzeniła się na całą diecezję przemyską, a teraz, jak słyszeliśmy i wiemy, też na województwo kujawsko-pomorskie i tam również kontynuujesz. Kochani, to jest bardzo ważne dzieło, ponieważ jak Ojciec Święty Jan Paweł II mawiał, kiedy i nasz założyciel Bronisław Markiewicz, kiedy braknie świętych w Kościele, robi się ciemno. A my pokazujemy właśnie przez księdza Pawła w tych wielkich olimpiadach wielkich Polaków, nie tylko kapłanów, ale i ludzi świeckich, którzy byli ludźmi bożymi, oddani całkowicie dla człowieka i dla Boga. I dziękuję księże Pawle za to wielkie dzieło. Byłeś jego ojcem, założycielem i dalej go kontynuujesz. Ale też chcę podziękować w imieniu całego zgromadzenia za to ostatnie dzieło. Tu i Tobie i tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego dzieła, i Panu Marszałkowi, i Panu Starości, i Panu przede wszystkim Pełnomocnikowi Marszałka, Panu Marcinowi Swaczynie. Ale to Ty jesteś tym sercem tego dzieła, a więc Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku. To tam został, jak wiemy, uprowadzony przez SB błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. To tam, w tamtej części rozpoczął cierpienie, zakończył, jak wiemy, na tamie, na Zaborze we Włocławku. Ten czas budowy ośrodka, budowy centrum, pięknego dzieła jest ważny, ale jeszcze ważniejsze jest to, że gromadzi wokół tego ośrodka ksiądz Paweł tysiące młodych ludzi. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi odwiedza ten ośrodek, muzeum multimedialne, tam się modlą, a myślę, że kilkanaście tysięcy w tym jest młodzieży. Bardzo dziękujemy, księże Pawle, za to dzieło. Jest taki piękny zwyczaj w naszym zgromadzeniu, że kiedy nadchodzi ten czas srebrnego jubileuszu, to zwraca się ojciec generał w podziękowaniu o Boże błogosławieństwo, bo przecież dla nas wszystkich najważniejszym jest Boże błogosławieństwo. I oto Ojciec Święty Franciszek przez ręce naszego przełożonego generalnego przysyła
to Boże błogosławieństwo dla księdza. Pozwólcie, księdza Pawła, pozwólcie, że odczytam. Ojciec Święty Franciszek udziela całym sercem apostolskiego błogosławieństwa księdzu Pawłowi Nowogórskiemu z okazji 25. rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich, wzywając przez wstawiennictwo Matki Najświętszej obfitości łask i darów Bożych. Serca błogosławię. Księże Pawle, czego życzyć na ten czas Tobie? Nie myśl, że czas jubileuszu 25-lecia to już koniec. To dopiero początek. To dopiero początek, bo do tego Cię Bóg wzywa. Nasz ojciec założyciel, ksiądz Markiewicz, kiedy miał 50 lat, kiedy miał troszkę więcej niż 25, pewnie 27 lat, pracy kapłańskiej, posługi kapłańskiej, rozpoczął swoje największe dzieło życia, księże Pawle. Tego właśnie Ci życzę, żebyś na nowo szedł mocno w pracę z dziećmi, z młodzieżą, byś oddawał się całkowicie dla nich, byś pozyskiwał ich dla Boga i by Ci to sprawiało wielką radość. A jak przyjdzie cierpienie, o którym była mowa, to wiedz, że to tylko Cię oszlifuje, byś jako perła dotarł do domu Ojca. To nas wszystkich czeka. Życzę Ci błogosławieństwa i wszystkiego najlepszego. Czcigodny księże jubilacie, drogi przyjacielu, czcigodni kapłani, którzy sprawowali dzisiejszą Eucharystię, drodzy Państwo, jest taki medal w województwie kujawsko-pomorskim przyznawany osobom szczególnie zasłużonym na rzecz województwa i jego mieszkańców. Mam niezwykły zaszczyt w imieniu marszałka województwa kujawsko-pomorskiego wręczyć ten medal dzisiejszemu jubilatowi. Pozwólcie, że odczytam teraz laudację. Na podstawie zarządzenia nr 31 łamane przez 2009 z dnia 21 maja 2009 roku przyznaję księdzu doktorowi Pawłowi Nowogórskiemu medal marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Kujawiano-Pomeraniensis w uznaniu zasług na rzecz województwa kujawsko-pomorskiego i jego mieszkańców. Podpisano marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki. Szanowni Państwo, czcigodni kapłani, pozwólcie, że odczytam także list skierowany na ręce księdza jubilata, a napisany przez wojewodę kujawsko-pomorskiego, który przesyła gorące życzenia i niestety nie mogąc tutaj uczestniczyć, poprosił mnie, by ten list przekazać. Czcigodny księże doktorze, jak najserdeczniej pozdrawiam z okazji 25. rocznicy święceń kapłańskich. Tak piękny jubileusz pozwala utwierdzić się w głębokim sensie zawierzenia Bogu i kapłańskiemu powołaniu. Proszę przyjąć wyrazy uznania za wszelkie dobro, serce i wyjątkową troskę, której tak wiele osób, zwłaszcza młodzież, doświadcza ze strony księdza. To osobiste świadectwo wierności Ewangelii i podstawowym wartością jest ogromnym wsparciem dla ludzi naszych czasów.
Z okazji 25-lecia święceń kapłańskich zechce ksiądz przyjąć serdeczne życzenia, wielu łask Bożych, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Życzę także, aby w następnych latach duszpasterskiej posługi nie brakowało siły i wytrwałości w rozwijaniu życia religijnego, a także działalności edukacyjnej i wychowawczej, tak pomocnej w kształtowaniu najważniejszych zasad w życiu każdego człowieka. Z wyrazami czci i szacunku, z prośbą o pamięć w modlitwie, wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlał. I tylko jeszcze w gwoli wyjaśnienia, list podpisał wicewojewoda, ponieważ akurat jest na miejscu, rezyduje i sprawuje obowiązki wojewody, który no, z przyczyn obiektywnych po prostu jest na urlopie, ale również przyłącza się do tych serdecznych życzeń. Bardzo dziękuję. Księże jubilacie, czcigodni księża, drodzy parafianie, tak się szczęśliwie składa, że pokonaliśmy tutaj prawie 600 kilometrów po to, żeby być razem na mszy świętej, wyjątkowej, mszy świętej z okazji tak doniosłego jubileuszu. Tak się składa, że nasza tutaj obecność członków i mieszkańców powiatu toruńskiego dowodzi temu, jak ważną osobą i osobowością z niebywałą charyzmą jest ksiądz Paweł. Ksiądz Paweł to człowiek wyjątkowy. Nie dosyć, że stworzył Centrum Edukacji Młodzieży od podstaw, to jednocześnie kultywuje to, co zaczął, a więc szerzy ideę o wielkich Polakach w konkursie, który ma zasięg wojewódzki, a także ogólnopolski. Przypominam sobie, kilka lat temu spotkaliśmy się w kuratorium oświaty. Skromny ksiądz, ksiądz Paweł, błądził po korytarzach i tak się złożyło szczęśliwie, że spotkaliśmy się razem i od tego momentu rozpoczął realizację przedsięwzięcia o wielkich Polakach, które zainicjował tu, na tym właśnie terenie. Dzięki Bogu udaje się coraz więcej młodych ludzi zainteresować właśnie tym wyjątkowym przedsięwzięciem. Ksiądz Paweł, tak jak biblijny Mojżesz, poszukiwał Boga i znalazł go właśnie i może go w sposób wyjątkowy i szczególny pokazać właśnie w muzeum, w Centrum Edukacji i Młodzieży w Górsku, w powiecie toruńskim. Stworzył przepiękne muzeum błogosławionego księdza Popiełuszki, muzeum szczególne, ale muzeum pokazujące historię najnowszą, historię Solidarności, historię naszej wolności. Niewielu ludzi potrafi w taki właśnie sposób, jak zrobił to ksiądz Paweł, pokazać właśnie młodym szczególnie te najnowsze wartości historyczne. Najnowsze, dzięki którym mamy wolność, mamy także to, na co i o co walczyły nasze pokolenia naszych babci, dziadków i pradziadków. Księże Pawle, chciałem w imieniu swoim własnym, ale także wszystkich mieszkańców powiatu toruńskiego podziękować za ten olbrzymi trud i życzyć tego, aby to dzieło, które udało się stworzyć, pozostało i umacniało się i zataczało coraz większe kręgi, coraz więcej ludzi, aby mogło właśnie to dzieło obejrzeć, uznać i docenić. Tak jak
święta Matka Teresa kiedyś powiedziała, że ważne jest stworzyć dzieło pokoleń na pokolenia, ale ważniejszą rzeczą jest to dzieło utrzymać. Utrzymać tak, aby z niego korzystały pokolenia. I tego księdzu w imieniu mieszkańców powiatu życzę utrzymania, zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Księżo Pawle, parafianie, księżo, wszyscy zgromadzeni goście. Były wystąpienia przedstawicieli administracji samorządowej, państwowej. My reprezentujemy diecezję toruńską. Reprezentujemy przyjaciół Pawła i tak, co pięknie powiedział starosta, był kiedyś kuratorem. I stąd właśnie popadł ten konkurs o Wielkich Polakach. Takie drobne uzupełnienie. My jesteśmy takimi społecznikami. Przyjechaliśmy tutaj z Górska, z okolic i stwarzaliśmy przez ostatnie kilka dni taką historię wielkich czynów Pawła, bo bez wątpienia jest wielkim człowiekiem, jest naszym takim duchowym przywódcą i my go wspieramy. I jesteśmy z niego dumni i cieszymy się, jak możemy mu pomóc, jak może tworzyć dzieło Boże. Nie tylko religijne, ale to społeczne. Tą opiekę nad tymi małymi dziećmi, sportowcami, niepełnosprawnymi, tymi, którzy się uczą różnych zawodów, garncarstwa między nimi. Pawełku, takie drobne drobiazgi od nas, od serca. Tutaj jest dużo zdjęć z twojej promisji, ale też zdjęcia aktualne. Z najlepszymi życzeniami. Zdrówka, wielu łask Bożych i jeszcze więcej pomysłów. Wszystko stworzył, ale kwiaty są na pewno jego pięknym darem, więc też taki bukiet kwiatów. Jeżeli, szanowni zgromadzeni, pozwolicie, to chcielibyśmy podziękować parafii i złożyć na ręce księdza proboszcza. Czy ja mogę poprosić obraz? Bo tak jak się przyglądaliśmy, to widzieliśmy, że Matka Boska tutaj sprawuje opiekę nad tym kościołem i ten kościół dał nam wspaniałego kapłana, wychowawcy młodzieży, księży proboszczu, na księdza ręce, Matka Boska Częstochowska, wasza patronka. Bardzo dziękuję. Z najlepszymi życzeniami i również starosta powiatu. Przy okazji na jubileuszu naszego parafianina i nam się dostało. Dziękujemy bardzo. Chcieliśmy jeszcze podziękować OSP, bo ksiądz Paweł ma wiele ról społecznych, jest też kapelanem OSP Toporzysko i razem z Marcinem jesteśmy członkami wspierającymi OSP Toporzysko. Marcin, czy mógłbyś również list gratulacyjny? Drugi. Ja przepraszam, że tak korzystają z okazji, już tak się wychylamy i tą paczuszkę też z najlepszymi życzeniami. Druhu Pawle, od nas, strażaków, za to, że czynisz nam posługę, że nas wspierasz. Bardzo dziękujemy i tak po strażacku nigdy nie zagaśnie. No i słuchajcie, jak się sprawa organizuje w Kujawsko-Pomorskim ten konkurs o Wielkich Polakach, to najczęściej siedzę obok komendanta chorągwi ZHP w takim czarnym, wolnym mundurze. Jest zawsze z nami i też wystosował list. Proszę Państwa, może już pozwolę sobie go nie odczytywać. To jest list w sumie tutaj zaadresowany na księdza jubilata. Przekażę go tylko, ale dodam, że list jest od komendanta chorągwi kujawsko-pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Natomiast album
od najwyższych władz wojewódzkich Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i w naszym województwie współpraca pomiędzy tymi organizacjami kwitnie, można powiedzieć, więc oczywiście przy dużym wsparciu i udziale również księdza jubilata. Ja też chciałem serdecznie podziękować, że tak licznie Państwo przybyliście, że tak pięknie przygrywa nam zespół pieśni i tańca. Ja mam nadzieję, że może kiedyś zawita do Górska i wszystkich serdecznie zapraszamy z ojcem Pawłem, żebyście jak najczęściej nas odwiedzali. A najbardziej to jeszcze chciałem podziękować siostrze księdza Pawła, Rozali, skromna dziewczyna, ale taka podobna. Rozalia, dzięki, że pomogę. I z Panem Bogiem. Drodzy księże Pawle, prawie wszystko już zostało powiedziane. Ale ze swojej strony, ze strony całej społeczności szkolnej, uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, Szkoły Podstawowej imienia księdza Jerzego Popiełuszki w Górsku, chciałbym serdecznie złożyć gratulacje na ten jubileusz 25-lecia, podziękować za tak owocną współpracę naszej, jak i poprzedniej dyrekcji. W załączeniu też mam list gratulacyjny od wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Toruńskiego, pana Andrzeja Walczyńskiego, wieloletniego także dyrektora tej szkoły. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i dziękujemy. Lecz spotkałem na niej Boga.
księdza popłyną. Księdze ukochany, boś ty nam od Boga, boś ty nam od Boga, jako pas wyślany. Boś ty nam od Boga, boś ty nam od Boga, jako pas wyślany. Pozwólcie, że bardzo króciutko podziękuję wszystkim. Nie było specjalnie powitania, żeby nie przedłużać, bo jest ciepło i pewnie bym nie przemówił, bo jest tak ciepło, ale nie wypada mi tyle laudacji, że teraz nie wiem, jak sobie w tym wszystkim uradzę. Tyle życzeń, co mam jeszcze zrobić. Drodzy, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Może rozpocznę po kolei tak bardzo spontanicznie. Wybaczcie, pewnie wszystkich nie dam rady wymienić, bo pewnie by to z 2 godziny trwało. Ale najpierw chcę podziękować gospodarzowi tego miejsca, księdzu proboszczowi. Księże Janie, jestem dumny, że mam takiego proboszcza. Kiedy przyjadę, jestem jak u siebie. Bóg zapłać się do proboszczu. Obok siedzi ksiądz ekonom generalny, ksiądz Jerzy Sosiński, który reprezentuje samego generała, wręczył także błogosławieństwo od papieża. Księże Jerzy, razem żeśmy nawet chodzili do liceum, także znamy się. Serdecznie Bóg zapłać za wszystko i za wsparcie w Górsku, bo budowa 4 budynków, boisk sportowych, muzeów, 2 sal dydaktycznych, kina, teatru, to nie takie proste było wszystko. Bóg zapłać. Obok jest mój, że tak powiem, rocznikowy kolega, ksiądz Mieczysław Kucelka z Nodzieja, spod Jarosława. Serdecznie Bóg zapłać, księże Mieczysławie. Znamy się już tyle lat. Przejdę na drugą stronę. Pierwszy to nasz mój krajan. Skąd koło Michalczowej, ksiądz Zbigniew Pajor, rodak. Bóg zapłać, dzięki ci Zbysiu. Obok jest ksiądz Wojciech, pewnie nieznany, ale pewnie oglądacie Rancho i wiecie, co to są wilkowyje. Byłem proboszczem w Górkach koło Garwolina, ale był w Wilkowijach. I dalej się przyjaźnimy, mam bardzo dużo księży. Księże Wojciechu, Bóg zapłać serdecznie. Obok ksiądz Stanisław, który przyjechał z dalekiej Australii, jest prowincjałem na cały Pacyfik. Mój kolega rocznikowy z Głojsk, tutaj koło Krosna, koło miejsca piastowego. Stasiu, dzięki ci serdecznie, że jesteś. Jest z nami też cała Australia. Obok mój kuzyn, ojciec Adam Klak z Łukowicy, ze strony mamy. Serdecznie ci dziękuję, Adamie, że jesteś z nami. Pracuję w Urugwaju. W Ugandzie. Obok, od drugiej strony, ksiądz Józef Pels. No to wszystkim znany, on tu przyjeżdża jak do siebie do domu, bo tak rzeczywiście jest. Księże Józefie, z tej Aruby, na Karaibach, jak byłem, to wszędzie mnie obwoził, wszystko pokazywał. Na twoje ręce też dziękuję, bo ksiądz Józef przywiózł wszystkie swoje siostry i wszystkich swoich braci. I są tu w kościele. Bóg zapłać z dalekiego Grodziska Dolnego koło Leżańska. Obok mój najbliższy krajan, ksiądz Józef Pękala, pokaż się, tutaj z Kąclowej, znany Moknaszce i pracuje w Papui Nowej Gwinei i jest też swoim, jak gdyby, prowincjałem, księdzem Stanisławem. Wielkie brawa, dziękuję ci, że Józiu jesteś, najbliższy krajan. Obok, drodzy, z dalekich Karaibów, ksiądz Wiesław, który pracuje także z księdzem Józefem. Wielkie brawa na Arubie z proboszczem. Tam u niego spodobała mi się bardzo kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu. Do dzisiejszego dnia tą kaplicę Najświętszego Sakramentu wspominam. Bóg zapłać ci, Wiesiu, że jesteś współbrat Michalita. Obok z Grodziska Dolnego też bardzo wielkie serce ksiądz Józef Moszkowicz, który pracuje w Belgii. Bóg zapłać serdeczne. Bóg zapłać gorące składam zespołowi pieśni i tańca ze Świniarska. Jesteśmy urzeczeni.
Tak sobie myślałem, dlaczego mi tak noga tak rusza, bo jesteście nie tylko pieśni, ale i tańca. Bóg zapłać wam serdeczne i Jackowi Rutkowskiemu, który ufundował to i zaprosił to z jego inicjatywy. Jacek to wielki biznesmen na całą Polskę, prowadzi największą hurtownię budowlaną od Gdańska, Gdyni, Sopot, poprzez Bydgoszcz, Toruń, Łódź w różnych częściach Polski. Jest też człowiekiem roku biznesu, a w tym roku został człowiekiem roku jako strażak. Pierwszy polski w roku niepodległej strażak. To właśnie Jacek. Wielkie brawa dla niego. Nie spodziewałem się, że aż tak i tyle serca i zespół i to wszystko. Bóg zapłać Jacku, bo naprawdę mam dużo do podziękowania. Uczynię to jeszcze osobiście. Z Panem Bogiem Bóg zapłać serdeczne. Drodzy, tutaj może jest pan Marcin Swaczyna, z którym się przyjaźnimy, pełnomocnik pana marszałka Piotra Całbeckiego. Proszę złożyć na pana Piotra serdeczne podziękowania za ten medal, za to wszystko. Drodzy, tych medali już mam tyle, że nie wiem ile, bo już dwie nagrody województwa kujawsko-pomorskiego też, takie to są najpoważniejsze. Za wszystko serdecznie, za życzliwość, za tą przyjaźń. Za wszystko serdecznie Bóg zapłać. Obok jest pan starosta, który był kuratorem oświaty właśnie, kiedy tam przyszedłem, to jego tam na korytarzu spotkałem, a pierwszy raz przyjechałem tam do Torunia, nie wiedziałem co, jak, a on mnie zaprowadził, wszystkośmy zrobili, dlatego to dzisiaj kuratorium oświaty, współpracujemy, współpraca wygląda wzorowo z żoną razem. Dziękuję tutaj panu Dawidowi, panu dyrektorowi szkoły imieniem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Ursku za obecność, ile oni nam pomagają, to szkoda mówić, przez cały czas. Panie Marcinie, bo chciałbym jeszcze na pana ręce podziękować wszystkim harcerzom, których na skinienie palcem przychodzi 100, 200, ile się chce, tylu harcerzy do centrum zawsze przebywa i panu Rębaczowi i wszystkim tam i ZHP, ZHR, wszystkim proszę z całego serca podziękować. Drodzy, nie wiem jak zrobić, ale tutaj troszeczkę tak słabo widzę, ale to są siostry Michalitki, z którymi się przyjaźnię od samego początku. Zresztą była taka siostra Regina, która od samego początku mi mówiła, że będę księdzem, jeszcze sam nie wiedziałem, dlatego że zanim poszedłem do liceum, poszedłem do zawodówki. No i jednak tak wymodliła, że pójść do zgromadzenia. Matka Generalna nie mogła być dzisiaj, więc przysłała z zarządu i przełożonych z miejsca piastowego. Wczoraj żeśmy u nich świętowali, dzisiaj z miejsca piastowego przybyli do nas. Serdeczny Bóg zapłać i na ręce też tutejszej przełożonej, z którą się też od wielu lat znamy. Serdeczny Bóg zapłać, siostro. Drodzy, ale widzę tutaj ludzi, no nie tylko z różnych kontynentów, jak słyszeliście, ale z całej Polski, bo widzę przyjaciół z Górek, z parafii, gdzie byłem proboszczem i kustoszem sanktuarium, z Rudy Talubskiej, widzę z Warszawy znajomych, widzę z Krakowa, ze Strugi, z Marek. Drodzy, pewnie wszystkich nie wymienię, bo naprawdę jest nas tutaj z całej Polski. Pozwólcie, że modlitwą i mszą świętą, którą odprawię jako dziękczynienie, za to wszystko w ten sposób będę się wam starał podziękować. Dziękuję też Straży Pożarnej. Tu Jacek wspomniał, że jestem ich kapelanem w Toporzysku w powiecie toruńskim i także strażakiem. No i wiele, wiele tam innych funkcji, których nie ma czasu, żeby nawet wymieniać. Serdecznie Bóg zapłać za te życzenia. Drodzy, ale chcę podziękować jeszcze tu wszystkim parafianom. Naprawdę jestem zbudowany waszą modlitwą, kiedy przyjeżdżam tutaj, patrzę na waszą pobożność, jestem naładowany, moje akumulatory pobożnością tutaj na południu, w tym powiecie sądeckim, jestem naprawdę zbudowany. Nawet w piątek głosiłem kazanie w Nowym Sączu odpustowe, też wielkie tłumy ludzi, wielka pobożność. No, życzyłbym sobie, żeby w innych krajach było podobnie, jak i tutaj w Polsce, a szczególnie u górali tutaj na południu. Drodzy kochani parafianie, tak powiem serdeczne, Bóg zapłać.
Jeśli kogoś nie wymieniłem, to wybaczcie, jeszcze postaram się osobiście podejść, podziękować, bo i z Brzeska widzę, i z Krakowa, przyjaciół, znajomych, słowo skieruję do moich braci i sióstr, ponieważ nasi rodzice, świętej pamięci mama i tatuś już nie żyją. Byłem przed mszą świętą specjalnie na grobie, żeby się pomodlić, żeby byli z nami. Wiem, że z góry spoglądają. Dziękuję wam za świadectwo życia, za te piękne chwile, za wszystko. Drodzy, 25 lat kapłaństwa to ćwierć wieku. Wiecie, ile jeszcze jest doświadczeń? W moim wypadku to jest ponad 1 000 000 wyspowiadanych osób. Tysiące konferencji, kazań, mszy świętych nie wiem, nie liczyłem tego. Drodzy, serdecznie wam Bóg zapłać. I co mogę powiedzieć o kapłaństwie, żeby zakończyć to podziękowanie? Tylko jedno. Powtórzyć za poetą Twardowskim. Własnego kapłaństwa się boję. Własnego kapłaństwa się lękam. I przed kapłaństwem w proch padam. I przed kapłaństwem klękam. Tak wielkim, niesamowitym darem jest kapłaństwo. Niech te słowa zaowocują w powołaniach, w wzmocnieniu naszej wiary. Amen. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi szczerze. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze i obdarzy was spokojem. Wszystkich tutaj zgromadzonych niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Dziękuję także tym wszystkim, których nie wymieniłem w tym miejscu. Niech poczuje, że zostały mu złożone serdeczne podziękowania. Yeah.